Adaś, co dzisiaj kupujemy? Dzisiaj kupujemy pulpo. Pulpo, czyli ośmiornicę, i sami ją przyrządzimy. Ponoć jest to bardzo proste, także po raz pierwszy dam radę. Na pewno będzie pycha. Będziemy ją grillowali. O ile będzie. O ile będzie, ale już tu widać jakieś, popatrzcie. Lemono pecado, kamarony, langosta. Są fajne. Tiene pulpo? Czy? Okej. Okay. Whatever. Czekaj, zobaczymy. O, wszystko w lodzie. O kurde. Pulpo. Okej, pulpo. Tiene poquito? Pequeño. Ahí pueden haber tres pulpos en la funda. ¿Tres? Tres pueden haber ahí. To jest dużo, nie? Te lo limpiamos aquí mismo. Okej. Okay. On to nam uczyści. ¿Cuánto cuesta eso? No, te voy a decir ahora mismo lo que cuesta esta funda. Necesito uno pequeño. Esa te cuesta 1400 pesos. 1400, czyli 1400. Bierzemy taką? I te lo limpiamo. Okej, okej. Lo limpiamo. A trzeba ją oczyścić, si. Okej. Okay. Trzeba oni ją jakoś, oni ją oczyszczą nam od razu, chyba po tym. W jakimś worku trzyma, ciekawe, że to. No bo ona jest w wodzie, żeby była, wiesz, świeża. Ale skubane wielkie te. A jeszcze spróbujemy tego kraba, ale to już inny ten. Ile to? No. A, okej. Okay. Noj. To już jest, on już jest zaczyszczony chyba, nie? No to trzeba patrzeć, jak się je czyści teraz. Eso es mahi mahi? Okej. Okay. Ale mógł, Boże. No. No muszą, wiesz, muchy muszą być, dokładnie. Zobaczymy, jak pan to czyści. To są bardzo dobre ryby, mahi mahi. Ale ej, my jeszcze nie próbowaliśmy mahi mahi. Tutaj, nie. Ponoć są wspaniałe, ale my dzisiaj chcemy coś nowego spróbować. Adama mina zdradza, jaki jest zachwycony. O kurde. Jezus kochany. Oh my god. Czyli to są trzy małe faktycznie. Trzy niepotrzebne. No ale my wzięliśmy trzy. To... Można zamrozić tak samo, bo teraz się zamrozi. Zobaczymy, no. No co, tutaj nie oddamy. To nie jest dużo, bo jesz tylko te odnogi, nie? Także on nam... Zaraz zobaczy, ile z tego wytnie. Widzisz, jaka malutka jest? To są malutkie jeszcze różki. A świnka, która zginęła, żeby się miał bocze. Myśli, że co? Też nie chciała biegać i kwiczyć? Mamy dziwne kamerę do pulpo. Zdecydowanie to wygląda ohydnie z tymi muchami. Zobacz, odcina te. Ucz się, bo następną ty będziesz obierał. Przynajmniej wszystkie muchy są ten. Na niego. Kurde, czyli oni jakoś nawet zawiązują. Cały środek, tylko nogi zostają. No. Mucha siedzi nawet na kamerze, zobacz. Mucha też przejmuje. Wypuszczę.
pomysł. Zdecydowanie to był twój pomysł. O Jezu. No. Muchy to chyba już gratis, nie? Nie zamknie. Cztery są. I mamy cztery. Okej. Okay. Dobra. Bon viaje, ma. La libra. 3,75. No i co teraz? Nie wiem. Ale idziemy, sobie zrobiłaś. Idziemy prosto do domu. Ale fajnie. Ej, pachnie ładnie, pachnie jak ryba. Przestań, nie kameruj, bo... Oj. Obydwoje jesteśmy tak zwane dziewice te... Orlańskie. Nie orlańskie, tylko... Czyli o to chodzi. Jak to, się jak to trzeba poprawnie powiedzieć? Dziewice oktopusowe. Ośmiornicowe, no. I dzisiaj to będzie na... Dzisiaj to się zmieni. Dzisiaj będzie nasz pierwszy raz. Ej, po to się żyje. Próbujemy nowych rzeczy. Będzie pysznie. Adam od razu zaprosi znajomych, żeby mu pomogli zjeść tą ośmiornicę. Tak się robi, jak kupicie za dużo czegoś, czego tak naprawdę nie macie ochoty jeść. Paweł, przychodź i weź pięciu swoich znajomych. Mamy cztery ośmiornice, jak któryś się... Dorzucia. Jak któryś się nie zdecyduje, to... To będzie akurat. Do obiadku też dodamy pieczone bataty, czyli coś jak banany, ale troszkę też jakby zmieszał go z ziemniakiem. Pokroimy je na takie talarki i będziemy piekli dwukrotnie. No i pewnie w końcu też otworzymy nasze passion fruit, czyli marakuje, bo dostaliśmy na tej farmie kawowej, także zrobimy soczki z tego, może mojito. I no i będzie bardzo fajny obiadek. Okej. Okay. Teraz będziemy gotowali ośmiornicę. A po raz pierwszy w życiu, także jeżeli ktoś już coś takiego przygotowywał, to śmiejcie się ile tylko wlezie, bo dla nas to jest pierwszy raz i my się dopiero uczymy. Pierwszy raz w ogóle mam w rękach to paskudztwo. Pachnie całkiem nieźle. O Jezus. Chyba... Tak wygląda ośmiornica, słuchajcie. I to już jest wyczyszczona, więc nie wiem dokładnie, jak ona nawet wygląda nieoczyszczona. Czekaj, może ją trzeba jakoś poobcinać? Nie! Nie trzeba, no jak na razie ją gotujemy. To może ją trzeba chociaż przepłukać. Przepłukuję ją! To teraz jest teraz jest malutka baby, malutka. Adam, miałeś kamerować, a nie tutaj ten rady dawać kulinarne, bo kucharka jest jedna tutaj. Jest trzy i czwarta jest... O, widzicie? To jest chyba łeb, albo nie wiem co. Tak, przepłukamy ją, zdecydowanie ją przepłukujemy. Tak, trzeba ją tak dobrze... Nie wiem, mój kamerzysta zemdlał. O Jezu! No przepłukam. Adam się strasznie boi tej ośmiornicy, ale... Okej, dobra, zimna woda. Okej, na mnie kamera. Bo ja tutaj dam lipstyk nie po to, żeby tylko była ośmiornica na całym nagraniu. Więc teraz tak, śmierdzącą reklamówkę wyrzucamy. Ośmiornica pachnie naprawdę bardzo... Bardzo przyjemnie, wbrew pozorom, i przepis znalazłam na Pinterest, bardzo prosty. Będziemy to teraz gotowali około 40, prawdopodobnie 45 minut, bo jest ich kilka. A potem grillujemy. Przyprawy to czosnek, sól, pieprz, można jakiekolwiek swoje ulubione, można troszkę pietruszki. Mówiłam już czosnek? Tak. Czosnek. No mamy bardzo niewiele przypraw, ale... Aha, i na koniec też oczywiście to wszystko spryskamy lemonką. Bardzo prosty przepis.
Ja próbowałam ośmiornicę kilka razy, ale często jest ona taka gumiasta i paskudna, natomiast wydaje mi się, że to jest dlatego, że bardzo często jemy po prostu nieświeże owoce morza, a to jest świeże, dziś rano złowione i będzie przepyszne i mój kamerzysta niech się nie krzywi, bo na pewno będzie się ślinił. Dobra, wstawiamy na ogień. Adam słusznie zauważył, że te ośmiornice mają oczy. Mami, mami! Co się z nami stanie, kochanie? Nie mogę. Zjedzą nas te potwory. Tak, tu ośmiorniczka ma oczki. A gdzieś... A ciekawe jak ona w ogóle... Już muchy lecą, widzisz? Dobra, zaczynamy gotowanie, bo już muchy przyleciały. Musisz to znieść jakoś, co? Oj Boże. Szkoda, że nie macie tutaj mamuś z nami, bo wiem, że ty bardzo byś lubiła taki obiadek. Lubisz szrympy, krewetki, tego typu robaczki. Bardzo drobniutko ciechamy czosneczek. Damy sól, pieprz i olej. Ja też tutaj dołożę troszeczkę papryczki. Adam jest zszokowany, jak szybko te wszystkie muchy tutaj, bo naprawdę zleciałeś tu chyba, nie wiem, cała chmara much w ciągu, nie wiem, minuty. Ale ja uważam, że to jest bardzo dobry znak, dlatego że muchy na przykład nie chycą się byle jakiego jedzenia. Chociaż, czekaj, muchy siadają. Do czego one lecą? No właśnie, ale abstrahując od tego, mucha na przykład, wymijcie te chipsy albo cereal dla dzieci. Muchy tak szybko się za to nie wezmą. A na ośmiornice przyleciały, lecą. Teraz lemonka, wyciskam dwie lemonki i to wszystko będzie zmieszane razem. Olej, czosnek, sól, pieprz i lemonia. Nasza ośmiornica nabrała pięknych kolorów. Tylko otworzyłam pokrywkę i już są muszki, także... Muszki bardzo, bardzo lubią ośmiornicę, to już wiemy. A teraz ją troszeczkę tak po... Takim troszeczkę... ona się zrobiła twarda! Holy cow! Bardzo twarda! Ale to dobrze, no bo... No chyba dobrze. Ale pachnie! Adam się boi. Aż woda się zrobiła różowa! Wow! Doleję, don't worry, no będzie wygotowana. Zostało nam 20 minut kąpieli i tyle. Ale fantastycznie. O, jaka piękna, piękna jest. A mała? Mała nawet nie jest taka piękna, duża ślicznie wygląda. Dobra, o, jest mała. To jest ta malutka. No jakie piękne, no piękne. Do tego... Będą takie dodatkowe potrawy, także zaczynamy z batatem. I słuchajcie, te bataty są fantastyczne, bardzo proste w przygotowaniu. Obieramy takiego zielonego. Gdybyście go chcieli zjeść teraz, to jest po prostu paskudny, taki cierpki. Natomiast można go zjeść, kiedy już jest zielony i wtedy smakuje bardzo podobnie jak banan. Dla wielu osób, które nie mieszkają na Karaibach, to w ogóle te dwa owoce są nie do rozróżnienia, ale to są dwie różne rzeczy. I słuchajcie, obieramy go, takiego zielonego, kroimy na takie talarki, troszeczkę grubsze, zaraz Wam pokażę. Trudno go obrać tak naprawdę. Pokażę Wam, jakie to mają być mniej więcej talarki. A gdzieś takie, no nie takie, o coś takiego, może centymetr. I później te talarki pieczemy sobie na oleju, na patelni. Troszkę po jednej stronie, troszkę po drugiej stronie. Chcemy po prostu uzyskać taki kolor złoty. A następnie zdejmujemy je z patelni. Muszą one troszeczkę się ostudzić. I je czymś, jakąś łyżką, czy jakimś, nawet ja używam, bo mamy tu naprawdę niewiele różnych przyborów kuchennych. Ja po prostu je kubkiem miażdżę i za chwilę pokażę Wam, jak to wszystko wychodzi. Natomiast bez tego zmiażdżenia nie smakuje to, nie wygląda to i nie smakuje to tak, jak ma to smakować, tak jak jest to podawane w restauracjach i tak, jak to sobie tutaj na Dominikanie oni
ustalili, że ma być robione. Także małe rzeczy, a naprawdę robię duże, dużą różnicę. I od razu chcę powiedzieć, że jeżeli byście na przykład przegapili ten moment, kiedy bataty są zielone i chcieli zrobić tą samą potrawę z batatami już dojrzałymi, to też Wam to nie wyjdzie, ponieważ one już są wtedy zbyt słodkie i smakują nieodpowiednie i są po prostu wtedy będą takie lelawe, takie kluski się zrobią, a chodzi o to, żeby ten batat był sztywny, twardy. Muchy, słuchajcie, oszalały na punkcie ośmiornicy. Ja się tym wcale nie przejmuję. A w ogóle mój współpracownik, mój chłopak Adaś jest tak przerażony tą ośmiornicą, że uciekł do sklepu po jakiś alkohol, bo stwierdził, że na trzeźwo tego nie da rady łyknąć. Będziemy też mieli gościa, który chyba też próbował, który też chyba nigdy nie próbował ośmiornicy, także bardzo, bardzo zabawne i ciekawe doświadczenie. No i teraz słuchajcie, pokażę Wam mniej więcej, jak smażymy te bataty. Olej. Ups, bo mało się nam olej kończy, to nie jest dobry znak. Tak jakbyście smażyli frytki albo coś takiego na głębokim oleju. Musi być oczywiście olej mocno rozgrzany, a na rozgrzany olej wrzucimy bataty. Jak ktoś się brzydzi much, ja się brzydzę much, to nie gotujcie tej potrawy, zobaczcie co się dzieje, ale za chwilę mam nadzieję one sobie odejdą, jak my już to wszystko, to kuchcenie zakończymy, ale to jest po prostu obrzydliwe, obrzydliwe, obsesja. Oh my god, chyba z całego domu. Oh my gosh, masakra. Bataty umieszczamy na patelni w ten sposób i już powinny się smażyć. Złoty kolor po każdej stronie zdejmujemy. Bataty mają już piękny, złocisty kolor. Potrzymam je na tej drugiej stronie jakieś 3 minutki. Będę je obserwować. Ostatecznie, kiedy wciśniecie tutaj widelec, powinny być miękkie. A w międzyczasie zrobię muchom tutaj takie małe zamieszanie, będę chciała wynieść ośmiornicę, odcedzę wodę, zaleję to wszystko i ją oczywiście szczelnie zamknę, bo nawet sobie nie chcę wyobrażać, jak one ją za chwilę obsiądą. Ohydstwo. No, niestety, tak lubią ośmiornice. Kto wiedział? Teraz pokażę Wam, jakim przyborem, kubkiem zgniatam batata, żeby go ponownie upiec, tak zrobię z każdym jednym krążkiem, czyli tak go po prostu rozpaciać i upiec wszystkie po kolei. Słuchajcie, może blondynka, ale powiem Wam, że ja już mam pomysł, jak się tych paskudnych much pozbyć. Została dosłownie minutka albo dwie, żeby ugotować tą ośmiorniczkę, a potem i tak ją trzeba na 30 minut wystawić, żeby ochłonęła. I plan jest taki, żeby ją wystawić na zewnątrz. Całe to dziadostwo wyleci z domu, a ja wtedy wszystko zamknę i będę kontynuowała. Także głupka pracuje. O kurde.
chodzi, ona dalej gorąca jak fix. To jest, to była twarz ośmiornicy, oszczy, chyba tego się nie je, okej? Okay? Także to odetnę, a to będziemy po prostu grillowali, każdy sobie tu będzie... A, to tak na razie podgotowałaś, tak? Tak, ona jest już podgotowana, wiesz, 45 minut. Jak mój szwagier to zobaczy, to się normalnie zżyga z kasztani. On uwielbia takie rzeczy. Tak? Tak, jakiś, on jak tu przyjechał, on był w hotelu, to on mówi, kurde, nawet nam nie dali jakichś takich lokalnych krabów, homarów. Okej, okay, także to już będzie w takiej formie grillowany i zalejemy tym, bo tam jest olej, tam jest czosnek, który już jest doprawiony, ale trzeba lepiej doprawić jeszcze. I grilluj się 3 minuty na każdej stronie, także ej, I don't know, żaden evenement chyba. No. Oczywiście, a tego się na pewno nie będziemy tykać, nie? Przynajmniej to dobre akurat. Nie, chyba nie myślisz, ja to głowa. Nie. Ja tam nie wiem, tam był mózg, no thank you. Teraz się Minka cieszy. Jest to może jakiś jeden duży, może spróbujmy, nie? Ja proponuję, czy on się... Tak, albo te mniejsze spróbujmy po jednym chociaż. I za chwilę wrócimy, jak dopominicie. Mniejsze będą dobre na pewno. No. Ej, wygląda to jak w jakiejś francuskiej restauracji normalnie. No, a teraz po danie główne. No dobra, próbujemy. No spoko, super jest. Smakuje? Muchy twierdzą, że jest bardzo dobra. Ja też twierdzę, że jest pyszna. Troszkę porzuć trzeba. Adam, siadaj, bo twoja opinia też jest bardzo istotna, bo ty byłeś na nie. Ale... A teraz 3 razy na tak. Tylko poczekaj, bo jest co? Ja mam największą. Ja też mam duży kawałek. Dla mnie, o, i mucha się. Nie, spoko, jest naprawdę. No, no, naprawdę. Jeszcze jakby cytrynką pokropił, to pokażę. Już w ogóle. No. Nie, bardzo dobrze. Muchy oszalały. Dasz radę? Dobra. No kurde. No. Jemy. Szybkie podsumowanie, bo jesteśmy bardzo głodni. Ośmiornica jest wspaniała. Aczkolwiek trzeba trochę porzuć, także osoby bez zębów nie polecamy i osoby, które nie lubią much, też nie polecamy. Małe ośmiorniczki są lepsze, miękkutkie, ale wszystkie osoby dzisiaj zaproszone i wszystkie muchy są bardzo zadowolone z kolacji, tak? No tak. Kotkom też smakuje. Tamten chycił, tamten już ma w gębie, o, tamten złapał łeb, a ten jeszcze nic nie złapał, ale się czai, no weź sobie kotku, weź, patrz jak idzie, o. Wtedy ona jest super. Adam, konkluzja, no ja pokaż ile zostało, były 4 ośmiornice. Ośmiornice, zostało tyle. Zostało, na 3 osoby jadły. Każda ośmiornica ma 8 nóg. Tak? Każda? No. Tak, i ja tak. I pojedli tak. 2 duże chłopy, ja potrafię zjeść, i 3 koty. Każdy z kotów uprzejmie sobie wygrzebał łeb ośmiornicy z kosza i też sobie to z wielką radością wytargali. I zostały dosłownie 4 może od nogi. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, bo ja miałem pewne opory. I było to widać. Ośmiornicy, ośmiornicy, opornicy. Ośmiornicy, ale jestem pozytywnie zaskoczony. Najlepsze są te krótkie, małe nóżki. Im mniejsze, tym lepsze, naprawdę. Czyli tak, jeżeli ktoś będzie sam chciał piec, grillować ośmiornicę, wybierzcie małe,
I jeszcze, co ja bym poleciła, to na pewno zostawcie sobie ekstra limonkę, czyli albo cytrynkę, żeby sobie jeszcze je fajnie później polać tą cytryną, bo my niestety zużyliśmy wszystko do tej zaprawy, namaczaliśmy i już nie mieliśmy tego, frytki także... Frytki są dobre, albo bataty, my jedliśmy bataty, ale frytki. Dokładnie, frytki albo bataty i my zjedliśmy to z awokado i białe winko. Mieliśmy gościa, który przyniósł fantastyczne białe winko i to wszystko było wspaniale, także... Ale my jesteśmy zarąbiści. Cheers! Cheers! Ciao! Za ośmiornicę! Za ośmiornicę.